pracę z Daszkiem, opuszczałem Ośkę, żeby zgarnąć forsę. Poszedłem po swoje, a ludzie zdziwieni, że nie mówię, poszłem. Przez mój wygląd brali mnie za członka Erasmusa lub uchodźcę. Dopiero zdziwiłem się, jak ogarnął w końcu, że zostałem filologiem. Niby się nie ma czym chwalić, a jednak to daje już wiele korzyści. Bo ubieram słowa jak Lagerfeld, a ty dalej siedzisz goły na Teamspeak. Wylałem słowa na papier i nie ma już opcji, żeby je pozbierać. Wysiłek plus praca, tak tworzy się w sztuce tu nowa bohema. Ludzie powtarzają ciągle te same sentencje. Nie rozumieją ich, tylko udają, że chwytają mocno za serce. Potem przytakują tym dyletantom, oczekując na jeszcze więcej. Tak proszą o respekt. Jak można w ogóle tu prosić o respekt? Postawiłem krok i nie pytałem nikogo o zgodę. Od starożytności w barok do współczesności, która jest mym domem. Zrozumiałem cały ten tok, zrozumiałem każdą epokę. Dajcie mi niecały rok, a przedstawię wam moją sinusoidę. Z kultury języka polskiego dostałem 5-0 u psora na studiach. Więc proszę mi nie wypominaj, jak czasami w gniewie odpowiem ci kurwa. A diabeł tkwi tutaj w szczegółach, nawet w gonitwie po sukces. Więc w ogóle mnie to nie dziwi, że ludzie uczą się dzisiaj przez indukcję. Szacunek dla ciebie, jeżeli książki czytasz między wierszami. W epoce, gdzie granice przyzwoitości są od dawna pod zaborami. A ty z chłopakami wychwalasz znowu celebrytów i pseudopublikę, przepierając w słowach, po których nie bardzo wiesz, jak tam postawić w ogóle przecinek. Ludzie powtarzają ciągle te same sentencje. Nie rozumieją ich, tylko udają, że chwytają mocno za serce. Potem przytakują tym dyletantom, oczekując na jeszcze więcej. Tak proszą o respekt. Jak można w ogóle tu prosić o respekt? Postawiłem krok i nie pytałem nikogo o zgodę. Od starożytności w barok do współczesności, która jest mym domem. Zrozumiałem cały ten tok, zrozumiałem każdą epokę. Dajcie mi niecały rok, a przedstawię wam moją sinusoidę.